bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem, proboszczem i dziekanem, drodzy siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej uroczystości związanej przede wszystkim z jutrzejszą, rozpoczynającą się sobotniego dzisiejszego wieczoru w liturgii Kościoła niedzielą Miłosierdzia Bożego i związaną także z tym szczególnym wydarzeniem, jakim jest poświęcenie ołtarza Miłosierdzia Bożego. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Wracamy raz jeszcze do końcowych słów dzisiejszego fragmentu Ewangelii świętego Jana. Wiele innych znaków, które nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Jakże wspaniałym komentarzem do tych właśnie słów są te, które ten sam autor, święty Jan Apostoł, napisał do pierwszych chrześcijan w swoim liście. Wszystko to, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? W Ewangelii święty Jan mówi, że mamy wierzyć w Jezusa, Syna Bożego, który jest Mesjaszem, abyśmy mieli w Jego imię życie. W swoim pierwszym liście jeszcze bardziej podkreśla tę konieczność wiary, mówiąc, że ci, którzy uwierzyli, zwyciężyli świat, są zwycięzcami. I razem z Chrystusem mają uczestnictwo w szczególnej bliskości wobec Ojca, który nas tak wszystkich umiłował, że właśnie Syna swego jednorodzonego zesłał na świat, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wśród tych niezliczonej rzeszy ludzi, chrześcijan, wszystkich pokoleń, począwszy od pierwszych chrześcijan po dzień dzisiejszy, wśród tych wielu, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i którzy przez to, dzięki temu zwyciężyli świat, jest także święty Tomasz Apostoł, który nie był razem z pozostałymi apostołami tuż po zmartwychwstaniu Chrystusa w pierwszy dzień tygodnia. I nie chciał uwierzyć, że Jezus, co do którego nie miał, tak jak inni, żadnych wątpliwości, że umarł na krzyżu i że został pochowany w grobie, że On żyje. Nie chciał w to wierzyć. I dał szczególny warunek, jeśli zobaczy on osobiście Chrystusa, jeżeli dotknie się Jego ran, dopiero wtedy uwierzy. I Chrystus okazał mu swoje miłosierdzie. Chrystusowi niejako zależało na wierze Tomasza, żeby miał życie wieczne, żeby należał do tych, którzy zwyciężyli świat. I dlatego tydzień później
kiedy apostołowie byli ponownie w wieczerniku zgromadzeni i tym razem Tomasz był razem z nimi, ukazał się po raz kolejny i bezpośrednio zwrócił się do Tomasza, pokazując blizny, jakie nosił na swoim ciele, na rękach, na stopach, na boku. I te słowa, które skierował do niego. Nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Uwierz. Bądź zwycięzcą tego świata. Miej życie wieczne. I wtedy Tomasz, jak słyszeliśmy, pełen czci, nie tylko uznał, że człowiek, który stanął przed nim, to ten sam Jezus, który umarł na krzyżu i powstał z martwych. Uwierzył jednocześnie, że Jezus jest Synem Bożym. Jest Pańskim Mesjaszem. I właśnie taka wiara, wiara w to, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, sprawiła, że mógł mieć nadzieję na życie wieczne i mógł należeć do tych, którzy zwyciężyli świat. Co potwierdził zresztą swoim męczeństwem, podobnie jak i pozostali apostołowie, w imię Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego, który dla nas i dla naszego zbawienia umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Dlatego Chrystusa oddał swoje życie. I stąd na wierze apostołów, w tym także na wierze świętego Tomasza, od prawie 2000 lat buduje się Kościół. Buduje się wiara Kościoła, który za apostołami powtarza te same słowa: Pan mój i Bóg mój. Mówiliśmy o tej niezliczonej rzeszy chrześcijan, którzy uwierzyli w Chrystusa i przez to zwyciężyli świat i w konsekwencji zostali obdarzeni szczęśliwością wieczną. W minionym XX wieku do tych wielkich wyznawców wiary w Jezusa Chrystusa należała także święta siostra Faustyna. Od pierwszej chwili, od momentu, kiedy ujrzała Chrystusa cierpiącego, wtedy, kiedy z rówieśnikami, ze swoją siostrą brali udział w zabawie tanecznej w Łodzi, ujrzała Chrystusa i w tym momencie zostawiła wszystko i pobiegła do najbliższego kościoła, którym była łódzka katedra. Tam znowu ujrzała Chrystusa, który wezwał ją, żeby rzuciła wszystko i od razu udała się do Warszawy i wstąpiła do zakonu. Przyjęła tę swoją wizję za prawdę. I w konsekwencji udała się w nieznane. Nie wiedziała dokładnie, do jakiego zakonu, gdzie, jak to wszystko będzie przebiegało, ale zaufała. Zaufała Bogu i dlatego Bóg uczynił z niej swoją sekretarkę, sekretarkę miłosierdzia Bożego, co znalazło swoje odzwierciedlenie w jej dzienniczku pisanym niemal do ostatnich dni jej życia, do 5 października 1938 roku.
widać w tych jej zapiskach zmaganie o to, aby pozostać Chrystusowi wierną aż do końca. Mimo że, zwłaszcza na początku, współsiostry nie przyjmowały jej objawień za prawdziwe, mimo że spotykała się z pewnym lekceważeniem i odtrąceniem, ona wiedziała, Chrystus ją wybrał. Wybrał ją nie tyle, żeby ją wynieść, tylko poprzez nią, prostą dziewczynę z okolic Łodzi, uczynić zwiastuna Bożego miłosierdzia, światu, który wtedy, w połowie XX wieku, miłosierdzia potrzebował jak nigdy dotąd, ponieważ świat nie przyjął za prawdziwe objawień, jakie miała Matka Najświętsza, jakie dała dzieciom fatimskim Matka Najświętsza, wzywając do nawrócenia, do pokuty, do odmawiania różańca. I Matka Boża powiedziała, jeśli świat się nie nawróci, przyjdzie druga wojna, jeszcze bardziej straszliwa, jeszcze bardziej w swoich skutkach przerażająca. Rzeczywiście tak się stało. Ale właśnie to, że świat w ogromie tak wielkich okrucieństw, przemocy, podeptania godności człowieka, milionów ludzi, którzy zginęli i którzy zostali okrutnie także pozbawieni życia, czy to w obozach koncentracyjnych niemieckich, czy w radzieckich łagrach, że świat nie zagubił siebie, nadziei. To właśnie dlatego, że Pan Bóg w swoim wielkim miłosierdziu sprawił, że ludzie dotknięci nieszczęściami II wojny światowej mieli nadzieję, że zło przerażające, rozlewające się na cały świat zło zostanie pokonane przez Boże miłosierdzie, przez miłość Boga, który rzeczywiście do końca nas umiłował, który właśnie po to, żeby dać nam szansę życia, zesłał swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. Wiemy, jak bardzo tym orędziem siostry Faustyny przejmował się pasterz Kościoła krakowskiego, arcybiskup, a potem kardynał Karol Wojtyła. Jak bardzo zależało mu na tym, aby orędzie o Bożym miłosierdziu mogło rozbrzmiewać na całym świecie. I stąd jego druga encyklika, jaką opublikował, Dives in Misericordia, o Bogu Ojcu bogatym w miłosierdzie. Encyklika, która czerpała swoje inspiracje właśnie z dzienniczka siostry Faustyny. To właśnie tam pojawiło się nowe kryterium, kolejne kryterium cywilizacji miłości. Pierwszeństwo miłosierdzia nad sprawiedliwością. Jeżeli bowiem chcemy budować prawdziwą cywilizację miłości, nowe społeczeństwo przeniknięte duchem Ewangelii, to musimy umieć się na wzór Boga, bogatego w miłosierdzie, wznosić się ponad wszelkie
doznane przez nas krzywdy i niesprawiedliwości i przebaczać serca w imię Tego, który nam wszystkim przebaczył z wysokości krzyża. Drodzy siostry i bracia, 19 lat temu, sobota przed Niedzielą Miłosierdzia przypadała na dzień 2 kwietnia. To był ostatni dzień w życiu świętego Jana Pawła II. To wtedy odchodził do domu Ojca. Ostatnie tchnienie wydał, jak wiemy, o godzinie 21:37, już wtedy, kiedy liturgia Kościoła świętowała święto Miłosierdzia, święto ustanowione właśnie przez niego, świętego Jana Pawła II Wielkiego. Doznał właśnie wtedy, w to święto, ogromu łaski. Głęboko wierzymy, że został przyjęty od razu do domu Ojca, bogatego w miłosierdzie, i mógł od razu cieszyć się ze wszystkimi tymi, których święty Jan Apostoł nazywał zwycięzcami świata. Mógł cieszyć się pełnią życia w domu Ojca. Ale zanim do tego doszło, kilkakrotnie jako papież był w Łagiewnikach. Modlił się w kaplicy, do której często wiodły go jego ścieżki robotnika Solveju na Białych Morzach. Wspominał, któż mógłby przypuszczać, że ten robotnik w drewniakach, który wtedy zmęczony pracą szedł, żeby pokłonić się Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie w kaplicy Sióstr Miłosierdzia, że ten robotnik kiedyś zostanie papieżem i że będzie głównym apostołem Bożego Miłosierdzia na przełomie XX i XXI wieku. Sam był zadziwiony tymi trudnymi do przewidzenia ścieżkami, które wyznaczyła jemu, Karolowi Wojtyle, Janowi Pawłowi II, Boża Opatrzność. To, że został święty, tak szybko ogłoszony, to właśnie dlatego, że nikt nie miał wątpliwości. On zwyciężył świat. On wierzył i ciągle to głosił na wszystkich areopagach świata, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Mesjaszem, Synem Bożym. I tę wiarę potwierdził także przelaną krwią podczas zamachu 13 maja 1981 roku. To, że przeżył, był głęboko przekonany, dokonało się dzięki nadzwyczajnej interwencji Matki Najświętszej w jej znaku fatimskim. Jan Paweł II, piewca Miłosierdzia Bożego, ale także papież rodzin. Bardzo mu zależało, żeby tak właśnie przeszedł do historii Kościoła. Jako papież rodzin, jako niestrudzony świadek tego, czym jest małżeństwo i rodzina w zamiarach Bożych. Jako ten, który z największą jednoznacznością upominał się
o to, aby każdy rodzący, poczęty człowiek, jeszcze znajdujący się pod sercem swej matki, był przyjęty z miłością, mógł się normalnie urodzić i cieszyć się życiem. Mówimy o tym również dlatego, że ta troska o życie drugiego człowieka jest wpisana w tę wielką tajemnicę Bożego miłosierdzia. Jeżeli Bóg w swojej łaskawości obdarza nas życiem i my możemy, każdy z nas, życiem się cieszyć, to tym samym jesteśmy zobowiązani do tego, aby każde życie od chwili poczęcia do momentu naturalnej śmierci otaczać miłością, wspomagać, wspierać, okazywać wierność dwóm Bożym przykazaniom, miłości Boga i miłości bliźniego. Bo kochając Boga, musimy kochać bliźniego. Kochając Boga jako dawcę życia, musimy kochać każde życie. To nasz święty chrześcijański obowiązek. To nasze zakorzenienie się w tajemnicy Bożego miłosierdzia. I mówię o tym do was, drodzy siostry i bracia, również dlatego, że wiemy, jak bardzo to życie ludzkie od momentu poczęcia jest zagrożone przez tych, którzy usiłują wprowadzać nowe prawodawstwo w naszej ojczyźnie. Jakżeż tu, moi drodzy, nie przywołać słów ojca świętego Franciszka sprzed 10 zaledwie dni, kiedy podczas audiencji generalnej mówił, że ma takie wielkie marzenie, takie wielkie pragnienie, aby Polska chroniła swoje dzieci od chwili poczęcia. Wiemy, jak to się dzieje w innych krajach Europy. Wiemy, że do głosu dochodzi cywilizacja śmierci. Ale ta cywilizacja śmierci dochodzi właśnie dlatego, że ludzie nie wierzą, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Jeśli się w to nie wierzy, to wszystko, nawet największa zbrodnia, jest możliwa. I stąd nasza dzisiejsza modlitwa, dzisiejszego wieczoru sobotniego, która jest już modlitwą liturgiczną Niedzieli Miłosierdzia Bożego, o naszą głęboką wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Abyśmy dzięki tej wierze życie mieli. I abyśmy dzięki tej wierze zwyciężyli świat. W imię miłości, która jest ponad wszelkie zło, wszelką nienawiść i przemoc. W imię miłości, która ma nas przemieniać, byśmy my przemieniali w duchu Ewangelii nasze małżeństwa, nasze rodziny, nasze wspólnoty, całą naszą ojczyznę.